Janusz Korwin-Mikke przyjechał do Sieradza, by zachęcać do głosowania na jedynego kandydata nowej prawicy w okręgu numer 11. Waldemar Utecht w Sejmie chce zająć się gospodarką, bo sam jest przedsiębiorcą. Najważniejszym punktem naszego programu jest likwidacja podatku PIT. Chodzi o to, aby napędzić gospodarkę. Pieniądze, które zostają w tym momencie u ludzi, powodują wzrost zatrudnienia, wzrost sprzedaży, wzrost produkcji. Janusz Korwin-Mikke przekonywał, że likwidacja podatku PIT i CIT nie zaszkodzi państwu. Nowa prawica uważa, że należy administrację ograniczyć do niezbędnego minimum. Prawica uważa, że w budżecie ma być mało pieniędzy. Pieniędzy dużo mamy mieć my w kieszeni, a nie państwo. Państwo ma być chude. Państwo ma być sprężyste, żylaste, chude, bo dobry samiec to jest chudy samiec, a nie tłusty. Zainteresowanie spotkaniem z liderem nowej prawicy było tak duże, że trzeba było przenieść się z wynajętej sali na sieradzki rynek. Janusz Korwin-Mikke mówił, że podatek PIT płacą emeryci i urzędnicy, a więc pieniądze pochodzą z budżetu i do niego wracają. 9 października okaże się, ilu sieradzan przekonał.